Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapytacie, czemu leżę na powitaniu, ponieważ troszeczkę się stresuję. Nie wiem, czy macie taki motyw w życiu, że jak się czegoś boicie albo stresujecie, to wygodniej wam leżeć, uciskać ten brzuch ze stresu. Już wiecie po tytule, o co chodzi. Tak sam się na to pisałem. To nikt mi nie każe, naprawdę nikt mi tego nie kazał. Angelika mi tego nie kazała zrobić. No nikt, no po prostu to jest moja własna wola. I tak jak jest w tytule. Lecimy, słuchajcie, kochani, kochani, lecimy rodzić. To jest szaleństwo, naprawdę. Mam nadzieję, że spodobał wam się taki film. Ja bardzo się boję. Lecimy teraz do kliniki, w której podłączą mnie do aparatury, gdzie będą imitować mi poród, skurcze porodowe i naprawdę bardzo się boję. Słyszałem mega opinie, mega złe, nie mega złe odnośnie tego procesu, tylko że to jest ból, to jest wielki ból, także bądźcie ze mną. Ja się naprawdę stresuję, mimo że to jest film na mój kanał, naprawdę chcę go zrobić, naprawdę chcę wam to pokazać, to jednocześnie najchętniej bym dowiedział się, że dzisiaj wszystkie aparatury skurczowo-podobne się zepsuły i nie ma nic takiego w Warszawie, ale niestety jest. Widziałem filmy i nie tylko podobno to boli, tylko to wygląda jakby bolało, także mam nadzieję, że przetrwam. Andrzejka jedzie ze mną, Aga teraz jeszcze pisała, nie wiem, czy ze mną pojedzie, także jeśli bym miał przy swoim, bo można to nazwać, ja dzisiaj rodzę, słuchajcie, Andrzejka rodzi za jakiś czas i ja rodzę dzisiaj, słuchajcie, nie spodziewaliście się tego, że ja urodzę pierwszy od Andrzejki, że w ogóle urodzę, to tak, to się zdarza dzisiaj, to jest teraz. No niech dzieje się magia. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Jeśli będzie dużo lajków pod tym filmem, to mam taki jeszcze szyderczy plan, żeby zabrać moich przyjaciół tam. No bo skoro ja urodzę, to dlaczego moi przyjaciele najbliżsi mają tego nie zrobić i nie poczuć tego bólu, prawda? Zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, bo dążymy do 400 tysięcy, a my zaczynamy tego vloga. Ten ból, te męczarnie. Za 3, 2. Pokażę wam jeszcze coś na szybko, ponieważ mimo, że już dodałem dwa filmy na ten temat, to cały czas pytacie: Luka, podaj tą stronę, gdzie można uzyskać zwrot. I ja wam pokażę tą stronę, ale najpierw pokażę wam, o co chodzi w tej wtyczce, bo zobaczcie, to jest opis do filmu, musiałem jej zrobić zastrzyk, swoją drogą 420 tysięcy wyświetleń, wow! Mamy tutaj stronę Letyshops, ale wejdziemy we wtyczkę, bo nie wszyscy ogarniają, jak tą wtyczkę odpalać, także pyk, robimy kopiuj, wklejamy, raz i już wchodzi nam strona Letyshops. Robimy zainstaluj dla Google Chrome. Ta wtyczka działa dla Google Chrome i dla Firefoxa, także no chyba wszyscy mają albo Firefox, albo Google, tak? No chyba, że macie Maci, tak jak ja, to ja jeszcze mam Safari. I robimy dodaj do Chrome. Bang! Dodaj rozszerzenie. Wtyczka została zainstalowana. Widzicie, mamy tutaj taki znak Letyshops i już nie musimy nic robić, po prostu odpalamy tą wtyczkę i na każdej stronie, gdzie te promocje obowiązują, mamy zwrot, także bawcie się. Zobaczcie, wchodzimy na Letyshops, na razie jeszcze na stronę. Kto jeszcze nie oglądał moich filmów związanych z Letyshops albo po prostu nie wiecie, jak to zrobić, to zobaczcie. Tutaj mamy sklepy, które wszystkie współpracują z Letyshops. Mamy Allegro, mamy Booking, mamy Pyszne, RTV, Smyk, MediaMarkt. Ostatnio bardzo często jesteśmy na tej stronie ze względu na zakupy dzidziowe. Pamiętacie, korzystałem z Booking. Te ostatnio ze Smyka, z czego ja jeszcze korzystałem, tak sobie patrzę. No z Allegro korzystałem, to wiadomo, a to już chyba nawet na filmie. SK ja korzystałem, kurde, no naprawdę z wielu rzeczy korzystam. No i dobra, zawsze pokazuję wam, jak się wchodzi, prawda? Czyli Allegro, średni czas oczekiwania na cashback 35 dni, maksymalny czas oczekiwania 50 dni. Mamy tutaj wszystkie uwagi, także możecie sobie poczytać. Robimy przejść do sklepu. Bang! Cashback do 1,45% na Allegro jest aktywny. Jak zwykle robicie sobie zakupy i ten cashback się nalicza. Później macie to na koncie, możecie wypłacić, także to wam zawsze pokazywałem, że można wejść przez sklep. A wtyczka polega na tym, że nie musimy wchodzić na letyshops.com, tylko od razu odpalamy Allegro, pyk. Zobaczcie, Allegro, już mamy tutaj uwagę, że aktywuj zwrot, tu mamy tą wtyczkę. Pyk, klikamy w nią, sprawdzamy. Pyk, zwrot gotówki został aktywowany. I tutaj również mamy, sprawdzamy sobie. Sky, aktywuj zwrot gotówki 4%, pyk, klikamy i bang, cashback jest już aktywny, także to taka troszeczkę droga na skróty. Także, wow, jakie brudne. Także mam nadzieję, że pomogłem wam w zakupach. Pamiętajcie, zwroty na konto do 30 dni tam było, że średni czas 30 dni do 50 dni. Multum sklepów, chyba ponad 2000 sklepów możecie sobie robić zakupy. Ja teraz, ostatnio chyba bodajże 2 czy 3 dni temu kupowałem śpiochy i zwrot znowu na konto. Także polecam serdecznie, naprawdę. Uwierzcie mi, że od czasu, kiedy ja pierwszy raz skorzystałem, w Omanie czy wcześniej,
Czy w Madrycie? Nie pamiętam. W każdym razie od tamtego czasu regularnie korzystamy z tego. Zarabiamy hajs, wypłacamy sobie zawsze tą oszczędność. Tu pięć dych, tu pięć dych. Zaczynamy ten film, bo zaczyna się robić poważnie. Słuchajcie, jedziemy, jesteśmy w drodze. Nie wiem, czy my dzisiaj damy radę to zrobić, ze względu na to, że jesteśmy spóźnieni 40 minut na umówiony bym o 13, jest 13.40. Tylko właśnie nikt nie odbierał od nas. Nikt nie odbiera, mam nadzieję, że jedziemy po coś, ale specjalnie powiedziałam, żeby Angelika włączyła teraz kamerę, bo chcę, żebyś się wypowiedziała. Jak się czujesz, że idę rodzić, że to spędza znaczy, ze mną ja powiedziałam, że to wcale nie będzie takie, wiesz, jak to powiedzieć, no nie poczujesz tego co ja, bo ani nie będziesz miał nacinanego krocza, ani nie będziesz nie? czuł... A to chyba w pakiecie jest, że na mi krocze od razu. Ani nie będziesz czuł, jak to wszystko tam, jak dzidzia wychodzi przez ciebie, także to skurcze to wiesz. Ale podobno ja oglądałem... Te skurcze podobno są faktycznie mocne. Tak, jestem jeszcze poziomowanie, ale, że coraz mocniej, coraz mocniej. Ale taki cały poród. Okej, słuchajcie, jeśli będzie pod tym filmem 50 tysięcy łapek w górę, to nacinam sobie krocze. Będę z tobą. Dzisiaj ja rodzę, będę podkręcać tam, żebyś dostawał moc. Nie, no żartuję. Będę cię wspierać. Dzisiaj ja rodzę, niedługo ty. Ja uważam, że... O Jezu, tak mi boli ręka, jak trzymam się ciężko. Uważam, że po prostu ja będę inaczej patrzył na ciebie teraz, wiesz, po tym wszystkim. Że będę wiedział, co mniej więcej czujesz w trakcie porodu, jak będziesz na mnie przeklinać. Będę pierwszy wiedział. Jak będziesz na mnie przeklinać, krzyczeć, bić mnie, nie, bić nie dasz rady na łóżku. W każdym razie będę wiedział, będę wczuty w tą sytuację, będę lepszym chłopakiem przy porodzie. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Trzymajcie kciuki. Jedziemy. Mam nadzieję, że nas wpuszczą jeszcze na tę porodówkę. Dojechaliśmy, możecie zobaczyć w ogóle, że jesteśmy inaczej ubrani, bo niestety ostatnio się nie wyrobiliśmy, jechaliśmy tam, spóźniliśmy się i niestety nie mogli nie nas... Nie tam, tylko tu. Tutaj, przepraszam, tak, nie mogli nas przyjąć, jesteśmy teraz gotowi. Ja przyszedłem do łazienki, bo boję się, że w trakcie, wiecie, że są bóle, ja wiem, jak wygląda ciąża. Boję się, że się posikam, także przygotowanie. Odczuwam już taki stres troszeczkę, jestem głodny. Jestem taka podekscytowana i się cieszę, że to będzie się działo. Najgorzej jest przecież, że ty musisz mnie nagrywać, a ja chciałam, żebyś mnie trzymała za rękę. Będę tak jak ja ciebie. Będę się trzymać za rękę. Naprawdę? Tak. Co robisz to dla mnie? Pamiętaj, że to, co ty dzisiaj pokażesz, to samo dostaniesz za niedługi czas. Tak? Jeśli się nie spiszesz, to ja będę, wiesz, bezwzględny. Dobrze, wezmę to pod uwagę. Jesteśmy już na miejscu, teraz będziemy rozmawiać o przeciwwskazaniach, tak? I będę podpisywał jakąś zgodę, że jak mi będzie co mocno bolało, tak? To o co chodzi w tej zgodzie? Witam, na imię Bartosz, przepraszam z tobą dzisiaj z zabieg. Tak, zostaniesz poddany zabiegowi elektrostymulacji. Będzie to stymulacja konkretnej mięśni brzucha. To, co poczujesz tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą akcję porodową, to będzie tylko i wyłącznie praca na mięśniach brzucha. Bo on nie odtworzy ci nie będzie, wszystkiego. Nie będzie ościna? Nie, nie odtworzy ci tego wszystkiego, co jest związane z porodem, czyli wyrzutu hormonalnego, jaki ma kobieta okay. w skurczu. To już jest właśnie za, wiesz, niedługi czas. Więc... No właśnie widzę, więc przy okazji będzie mogła mieć próbkę. Próbkę, jeżeli chodzi o samokład mięśniowy. Chciałem, że to będzie widzieć. Zaczynamy. Dzisiaj na pewno 9 marca, 2020 rok, tak jest. Bardzo proszę, w tym miejscu, gdzie jest ptaszek, podpisz, jeżeli chcecie, to zbliżyć bardzo proszę. Kurczę, jak ty tak nie poczujesz tego samego, co ja tak naprawdę. No skurczowo poczuję trochę. Skurczowo poczujesz, nie poczujesz hormonalnie na pewno nie. Chodźcie, to tak, to już będzie na stałe teraz. Myślałem, że na chwilę będziemy odczepiać troszkę. Co się śmiejesz? I zaraz to będzie słodkie. To jest nabliżona szmatka, więc cię może porządnie kopnąć. Dochodzimy mniej więcej tak do 60 miliamperów. To jest taka, chociaż niektórzy czasami wytrzymują dłużej, ale taka minimalna i najwyższa to jest 60 miliamperów. Czyli nie da się wyżej? Da się wyżej, to jest oczywiście zależne od tego, jak to będziesz wytrzymywał. Ale też nie oszukuj, nie mów, że ci coś boli. Nie, była jedna osoba, która dojechała do 80. No. To... Przeżyła? Żyje nadal? Jest? To ty też dojedziesz, tak. Musisz to powiedzieć. Po 80? Tak. Dobra, zobaczymy, nie będę szarżował. Który zakłada tak mniej więcej około 20 sekund pomiędzy skurczami, żebyś miał przerwę, natomiast ostatnie te 2 minuty 3, okay, przedstawię ci parametry na te wyższe, tak jak kobieta odczuwasz praktycznie w ostatniej fazie porodu. Dobra? Jedziemy. Czyli teraz to będzie? Teraz będzie normalny, spokojny wzrost.
Jaka cisza. O, no czuję. Już się pojawiła? Okej, okay, jesteś na 24 na razie. Więc to jest mój... Czuć skurcz się. To jest mój pierwszy początek. Okej. Okay. Tak, luzika, ale czuję. Luzika, ale myślałem, że to będzie takie tylko porażenie jakby już prądzikiem. No to są skurcze, nie? To są normalne skurcze. No, to jest logiczne, ale... Takie mniej więcej odczuwa to kobieta. Boże, biedak. Bolało? Teraz już wiesz, jest luz, nie? Ale ten pierwszy mnie zaskakuje po prostu. 36, dobra. Ale no, już czuję. Biedny zaskakuje, ja zamówiłem cały czas jeden lub dwóch. Biedaczku. No. Każda kobieta, która tutaj była ze swoim partnerem, każda miała radę. Chociaż to jest wszystko bardzo indywidualna kwestia. O kurde. To jest jakiś dziwny, no kurczę, czy mniej. Dobra, działamy dalej. O kurde. Ile to jest? Teraz 44. Już czułem na mniej, w sensie na tych górnych mięśniach. Okej, okay, idziemy, 53. O! No ja rozświetlę. Na szczęście się długo. Już tam położę bardzo podobne sytuacje. Biedaczku ty. Trzymasz do brzuchu? O kurwa, jest. Opanowany. Nie śmiej. O! To jest najgorsze. O, aż mi burczy brzuch jeszcze z głodu. To będzie nie? Będziemy wyżej, 5-6. Przylech mi będę krzyczał. Zaczynam. O! Tak jest, większe już dotyczy. Proszę cię, no. Ja nie jestem w stanie. O Jezus, sorry. Strasznie masz, przepraszam, nie chcę cię strażyć, ale to jest nienormalne. Nie dostaję. Już nie jest ci do śmiechu. Nie. Okej, 60. Przepraszam. Nie szkodzi. Dość normalna reakcja. Nie rozświeżaj mnie, zaproszę cię. Okej, przekroczyłeś połowę. Co to znaczy połowę? Połowę rozwarcia. Nie, to nie tyle. Dokładnie. Rozwarcie w połowę, okej. O, jesteś rozwarty w połowę. Można tak to mówić. Już nie widzę, wiecie co? Broczki się ma, ale tak... kontrolowane. Jedna. Trzy. O! Nie było takiej przerwy, nie? Dobrze sobie radzisz. Dzięki. Rozwarcie jest duże. No. Jakie mamy rozwarcie? Strzelam, nie wiem, co jest strzelam. O! Cicho. Co teraz? Do 70. Okej, okay, już. Zamykamy szafkę. 3, 2, 1, 2. Ała! Palce mi złamiesz. O, będę miał zakwasy tragiczne. Dobra, 7, 5. O Jezu, dobrze się spisałeś. Podobny do mnie? Podobna? Jeszcze nie koniec. Jeszcze chwilę, jeszcze końcowy etap nas czeka. Najcięższy film w mojej karierze, w moim życiu. Już 27 sekund zostało. Dobra. O jest. Dasz radę. O dobra, ten spinem to jest lepiej. Patrz. Żebyś się nie sikał. Ja też się tak powiem. Okej, już jest na świecie. Jak wrażenia? Tragicznie, w sensie teraz mogę mówić, że jest spoko, ale to jest najcięższy film w moim życiu. Dobrze. Ile cierpienia jest w dziecku? To najprostsza sprawa. Jak kiedyś były takie ten, nie? Że spalały brzuch. Wiem. O Jezu, pokaż brzuch. Słabo mi. Good job. Znaczy nie słabo, w sensie nie źle, tylko tak... Gdzie mój teraz? Okej, tam rzucę. Biedny jesteś naprawdę. Dobra, wyłącz już.
Miałem w samochodzie, już nie chcę nagrywać. Nie, ile rodziłem? Ile czasu? W sumie 25 minut, tak? Pół godziny. Pół godziny rodziłem. Ciekawe, ile będziesz rodzić. Jak myślisz? Nie ile wiem. Mama rodziła? Jak długo, czy nie? Nie mam pojęcia, muszę się zapytać. Jesteśmy już po wszystkim. Zobaczcie, ja tutaj wam zostawię pełną nazwę tego miejsca i w opisie macie link, że jak ktoś chce, jak chcecie wziąć. Podobno, tak? Pan powiedział, że zawsze żony, dziewczyny, tak, matki zabierają tutaj i się śmieją. Także jeśli chcecie zabrać swojego faceta, ale też możecie wy, kobiety, sprawdzić, znaczy mniej więcej sprawdzić, jak to wygląda. No naprawdę, przysięgam, nie udawałem. Przysięgam. Przysięgam, przeraża mnie to trochę, strasznie się z ciebie śmiać mi chciało, ale... Współczuję ci naprawdę, jest nie... Tylko wiesz co do tego dochodzi, tu wszystko to jest, no, kochanie, wiesz co, ja naprawdę, to co ten film dał, to, że totalnie inaczej patrzę na ciebie. Dziękuję bardzo, że rodzisz mi córkę, jeszcze raz. Znaczy po stokroć bardziej niż ci dziękowałem wcześniej. Naprawdę? Serio, naprawdę, jak ja dołożę do tego jakieś rany otwarte i przepraszam, że cię straszę, no przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Skurczę samych mięśni powierzchownych, tych z góry, tych że tak, powierzchownych, że tak powiem, jest wow, jest straszny ból i wszystkie reakcje, które miałaś, widziałaś, nieudawane, przysięgam, nie udawałem nawet jednej rzeczy. Przysięgam, tylko to jest takie, wiesz, to jest skurcz. Ale ty się śmiałeś cały czas. No bo to był taki ból, wiesz, bo to nie jest ból, jakby ci, nie wiem, nóż wsadzali, tylko to jest taki ból, na początku najbardziej boli ten pierwszy, bo siedzisz sobie normalnie, taki nagle bum. I to już jest takie, wiesz, no. Nie? Słuchajcie, idziemy rekompensata, idziemy sobie w nasze miejsce takie... Na dim sumy, na sushi. Kokosa. Ja chcę sushi na kokosa, muszę się dowodnić po tym porodzie. Prawie sobie dzień dziecka. Tak, urodziłem chłopczyka, jakbyście się pytali, to zdrowy, 3200, wszystko jest git. Także idziemy teraz jeść. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Wow.